To dołączył do nas jeden z zawodników Łódzkiego Klubu Sportowego, który dzisiaj występował na boisku, Kamil Dankowski. Kamilu, powiedz, jak z twojej perspektywy ten mecz wyglądał, jaka jest twoja ocena? No nie wiem, sprawiedliwy czy niesprawiedliwy, to jeszcze tak wiadomo, ten mecz trzeba sobie zobaczyć, oglądać w domu. My mieliśmy swoje sytuacje, Raków też miał oczywiście sytuacje, aczkolwiek no na pewno boli, bo pewnie wszyscy nas skazywali na porażkę, na jakiś gruby łomot, a z mistrzem Polski wygrywaliśmy do 96, 7 minuty i straciliśmy gola, na pewno to boli, ale z drugiej strony no jest ten punkt, jest 7 punktów w 3 meczach i mam nadzieję, że to się nie zatrzyma i będziemy punktować i skończy się to utrzymaniem. A w drużynie niedosyt? No jest duży niedosyt, było kilka nieprzyjemnych, znaczy nieprzyjemnych, no frustracja była po prostu w szatni, bo chcieliśmy wygrać ten mecz, jak każdy kolejny mecz chcemy wygrywać, więc była frustracja, ale no co, no walczymy dalej. To Państwa poproszę o zadawanie pytań. Czy są jakieś pytania? Robert Fiećko, telewizja. Ja przed trener ŁKS-u podczas konferencji powiedział, że 3 tygodnie temu w ogóle nie spodziewałby się tego, że wy zagracie taki mecz jak równym z mistrzem Polski. Czy to dla was jest taki kolejny kroczek do tego, żeby budować mental, czy jest na razie złość większa? Na pewno kroczek i złość. Teraz jest na pewno złość większa, bo tak jak powiedziałem, no, boli to na pewno, że z taką drużyną, jak jest Raków oczywiście, 97 minuta tracimy gola, gdzie no gdzieś już tą drugą połowę po tej strzelonej bramce staraliśmy się bronić tego wyniku. Gdzieś to było w naszych głowach, że bardziej z kontry chcieliśmy grać, szukaliśmy gdzieś długich piłek. Ale też myślę, że dziś jest to kroczek, no mówię, no walczymy dalej. Fajnie, że dziś to się w końcu ruszyło, bo moim zdaniem nie zasługujemy na spadek, taką jaką mamy drużynę. Gdzieś to wcześniej tak wyglądało, jak wyglądało. Ale teraz zaczęliśmy punktować i wierzę, że 9 meczów zostało. To wierzę, że uda się to zrobić. Nie szkoda tego słupka drugiego. Daniego Ramireza? To... Szkoda. No, nie widziałem też swojej sytuacji. Czy to był kąt, czy nie był kąt. No szkoda, na pewno to boli, bo tak jak będę powtarzał cały czas, my naprawdę chcemy wygrywać te mecze, oddajemy serducho, ile się da. Ja też gdzieś tam z jakimś lekkim urazem grałem i chcemy, żeby kibice byli z nas dumni gdzieś po tych wcześniejszych rozczarowaniach, czy to derby, czy żeby godnie o nas mówili, że zasługujemy być w tej drużynie i mam nadzieję, że to się zmieni.